Terminal kolejowy, w którym znajdujemy się obecnie, spełnia funkcje zarówno załadunkowe, jak i rozładunkowe produktów, które są ekspediowane do zakładu głównego, jak i są wywożone z zakładu produkcyjnego. Generalnie najważniejszą, najbardziej podstawową funkcją, jaką pełnimy, to jest napełnianie cystern kolejowych produktami pochodzącymi z przerobu zarówno tej części rafineryjnej, jak i petrochemicznej. W 2018 roku napełniliśmy ponad 72 tysiące cystern. Najpopularniejsze, jeżeli możemy tak nazwać, to są produkty olej napędowy, benzyny, paraksylen, benzen, paliwo lotnicze jet i frakcje benzynowe. Cysterny napełniamy na czterech automatycznych stacjach nalewczych, zmodernizowanych na przełomie 2015 i 2016 roku. Te stacje nalewcze pozwalają nam pełnić szeroką gamę produktową, która jest dostępna w zależności od zapotrzebowania rynku. Średnie dostępne cysterny, które obecnie posiadamy na terminalu, mają pojemność do 80 metrów sześciennych, czyli w takim zaokrągleniu do 80 tysięcy litrów. Natomiast my jako wskaźnik pomiarowy jakby bierzemy wagę, kilogramy i tony. Jest to związane z tym, że dopuszczalna maksymalna waga cysterny brutto, czyli cysterny próżnej łącznie z produktem w cysternie, nie może przekraczać 80 ton. Jest to uwarunkowane przepisami dotyczącymi infrastruktury kolejowej w kraju, gdzie dopuszczalny jest maksymalny nacisk na jedną oś 20 ton, czyli 4 osie w cysternie, maksymalnie 80 ton. PKN Orlen już dawno wprowadził na terminalu kolejowym nakaz hermetycznego nalewu dla produktów klasy pierwszej i drugiej, wykorzystując to, czy dedykując indywidualne instalacje odzysku oparów zwane FRU. Te instalacje zapewniały nam spełnienie norm emisyjnych ujętych w pozwoleniu zintegrowanym dla zakładu i dla tych instalacji na terminalu, które obowiązywały do października 2018 roku. W grudniu 2017 roku rozpoczęliśmy modernizację instalacji FRU-5, a pod koniec czerwca 2018 roku oddaliśmy najnowszą instalację FRU-3. Te instalacje po tych modernizacjach jakby posiadają podwójny system, czyli dwustopniowy system oczyszczania oparów, gwarantując bardzo wysoki poziom oczyszczania oparów, które powstają w wyniku nalewu. Może zanim opowiem o całym funkcjonowaniu tej instalacji, należałoby objaśnić czy wyjaśnić, w jaki sposób te opary powstają. Podczas nalewu na stacjach w wyniku wypełniania próżnej cysterny mieszanina powietrza, który znajduje się w tej cysternie i węglowodorów, czy gazu węglowodorów, produktu, którego napełniają, wydobywa się, czy jest wypychany na zewnątrz. Nie jest ze względu na jakby wprowadzenie hermetycznego nalewu, nie jest to emisja do atmosfery, tylko specjalnym kolektorem odprowadzane są te opary do instalacji FRU, właściwie do zbiornika buforowego instalacji FRU. Po uruchomieniu instalacji FRU opary kierowane są na pierwszy etap oczyszczania. W tym wykorzystujemy kolumnę absorpcyjną, gdzie część jakby cząsteczek węglowodorów czy gazów węglowodorów jest już separowana. Następnie powietrze z pozostałością gazów węglowodorowych kierowana jest na moduł membranowy. Tam następuje już stricte separacja węglowodorów, a czyste powietrze jest kierowane na drugi etap doczyszczania, ten dodatkowy moduł, który został jakby jako innowacyjność dołożona do instalacji. Tam oczyszczone powietrze jest jeszcze ponownie oczyszczane w kolumnach adsorpcyjnych z wykorzystaniem pokładów węgla aktywnego. I po przejściu tego drugiego stopnia oczyszczania powietrze, czyste powietrze jest już wyprowadzane, wypuszczane rurą wywiewną do atmosfery. Skropliny węglowodorów, które odzyskaliśmy w wyniku tej separacji, ponownie zawracamy do zbiornika z
cieczą cyrkulacyjną, także w tym momencie nie ma jej emisji, nie ma utraty tego produktu. Tutaj musielibyśmy się odnieść do dyrektywy unijnej, która weszła w życie z dniem 28 października, gdzie zostało nałożone na zakłady produkcyjne emitujące do środowiska zanieczyszczenia dopuszczalne stężenie, jakie jest przyjęte dla benzenu, jest poniżej 1 mg w metrze sześciennym i dopuszczalne stężenie niemetanowych lotnych związków organicznych nie może przekroczyć 10 g w metrze sześciennym. Nasze instalacje, ze względu na nowoczesną technologię zastosowaną, gwarantują nam utrzymanie norm emisyjnych zdecydowanie poniżej tych założonych w kryteriach restrykcyjnych, dodam, kryteriach unijnych. Instalacje mają swoje czujniki poziomu węglowodorów, w związku z tym te czujniki regulują pracę całej instalacji. Przyspieszają bądź spowalniają, żeby efekt końcowy gwarantował nam jakby parametry wyjściowe, które oczekujemy od instalacji. Poza tym mamy prowadzone cykliczne pomiary emisji przez służby Orlen Eco, jak i ochrona środowiska, czyli Wojewódzki Inspektorat też dokonuje u nas pomiarów kontrolnych. Na pewno nie była to decyzja jakby jednokierunkowa, tak? Mając świadomość tego, że PKN Orlen dba o środowisko, o jakby jakość powietrza w Płocku, jakby padła idea, tak? Czy pomysł na to, żeby wszystkie instalacje, które emitują, przeszły gruntowne modernizacje. My jeszcze dodatkowo, mając świadomość jako zakład produkcyjny odnośnie dyrektyw, które wchodziły w życie w październiku, dostosowaliśmy swoje instalacje właśnie do tych dyrektyw, mając świadomości, że prędzej czy później i tak będą one respektowane, czy będą musiały być respektowane przez wszystkich.